Czwartek, 2 maja, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. 2 maja to Dzień Flagi. Święto ustanowione przez Sejm w 2004 roku, dziś obchodzone nie tylko za sprawą lokalnego patriotyzmu, ale również 20-lecia obecności Polski w Unii. Biało-czerwoną dziś widać wszędzie. W oknach, na samochodach czy urzędach. Fatima Orlińska. Wszystko po to, by wyrazić dumę ze swojego pochodzenia, mówią dziś ci, dla których ten dzień ma znaczenie. Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest od 2 dekad, jednak z biegiem kolejnych lat zauważa się pewien trend, za którym, jak mówią samorządowcy, warto podążać. Jeżeli Państwo spojrzycie, jak wyglądają śląskie miasta, są udekorowane flagami, zarówno to są inicjatywy władz samorządowych, jak również mieszkańców, myślę, że wielu obywateli ma pewnego rodzaju taką potrzebę tego, żeby te zachowania patriotyczne właśnie bardziej eksponować niż w poprzednich latach. Obchody Dnia Biało-Czerwonej w Katowicach rozpoczęto od uroczystego podniesienia flagi przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Dla młodzieży to żywa lekcja historii. Takie przygotowanie patriotyczne o tym naszej historii, takiej troszkę bolesnej, ale też przecież i pięknej. W szkole się dzieje i mówi, więc myślę, że to naprawdę kroczek po kroczku będzie się w szkole mówiło i rozlewało na każdą klasę i każdą szkołę. Naprawdę mamy bardzo tutaj na Śląsku, ale myślę, że w całej Polsce. W Polsce mamy bardzo bogatą młodzież, która się interesuje historią, która chce ją pielęgnować, chce ją przekazywać. Wszystkim taką, która czuje przynależność do tej małej ojczyzny, jaką jest Śląsk, ale również do tej wielkiej ojczyzny, jaką jest Polska. Jednak święto i duch patriotyzmu to nie tylko oficjalne uroczystości. W wielu miastach zorganizowano aktywności dla całych rodzin. W Centrum Wolności i Solidarności wspólnie wykonywano kotyliony w barwach narodowych. Każdy, kto tego dnia zwiedził muzealną ekspozycję, mógł samodzielnie wykonać też kokardę narodową. Kokarda narodowa powinna być odróżniana od kotylionu. Jest to symbol narodowy i powinna być noszona po lewej stronie, a jej prawidłowy wygląd jest taki, że wnętrze kokardy jest białe, może przedstawiać polskiego orła w koronie i otoczona jest czerwonym otokiem, co odpowiada godłu Polski. My dzisiaj wykonujemy kokardy narodowe z papieru. Jutro obchody święta 3 maja oraz 103. rocznicy wybuchu 3. Powstania Śląskiego. Uroczystości odbędą się pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach. Po nich w Archikatedrze Chrystusa Króla odprawiona zostanie msza w intencji ojczyzny. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało dziś oficjalnie listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego ze wszystkich okręgów. Odbyło się to podczas konwencji partii w Kielcach. Na Śląsku listę numer 11 otwiera europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Tuż za nią Patryk Jaki, o którym już wcześniej mówiło się, że mimo iż nie jest z naszego regionu, będzie stąd startował. 5 lat temu startował z okręgu Małopolsko-Świętokrzyskiego. Uzyskał wtedy rekordowe prawie 260 tysięcy głosów. Na trójce, tak jak przed 5 laty, europosłanka Izabela Kloc. Niespodzianką jest start z 5. miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości byłej prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik. Na śląskiej liście znaleźli swoje miejsce także były minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, sejmowa weteranka Ewa Malik, posłem jest także 4 Grzegorz Matusiak. Dorota Tobiszowska to była senator. Andrzej Kalata, obecnie senator, wcześniej przez wiele lat starosta żywiecki. Z ostatniego, 10. miejsca startuje były wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. 31-latek z Jastrzębia-Zdroju, który w zeszłą niedzielę groził, że skoczy z 10. piętra, usłyszał dzisiaj zarzut zabójstwa. W jednym z mieszkań odnaleziono ciało jego babci. Kobieta miała rany szyi. Na wniosek śledczych mężczyzna został tymczasowo aresztowany i trafił do więziennego oddziału szpitalnego. Konieczne będą badania pod kątem tego, czy w czasie popełnienia czynu był poczytalny. 31-latek leczył się, a w ostatnim czasie nie przyjmował leków. W poniedziałek po południu wraz z policjantami zszedł z dachu. Trafił do szpitala. Wcześniej w jednym z mieszkań znaleziono ciało 78-letniej kobiety. Okazało się, że to babcia, z którą mieszkał. Rozległe obrażenia szyi wyraźnie wskazywały, że ktoś przyczynił się do jej śmierci. Mężczyźnie grozi teraz dożywocie.
Wzrosła liczba wypadków z udziałem motocyklistów i to ogromnie, bo o 80%. To dane Komendy Głównej Policji. Według policyjnych statystyk także wypadków w naszym regionie jest więcej. Na drogach województwa śląskiego od początku roku zginęło już 5 motocyklistów. W całym kraju 42. Karolina Komada. Autostrada A4 w Katowicach, to tutaj 30 kwietnia zginął 46-letni motocyklista z Mysłowic. Dzień wcześniej w Lyskach zginęła 15-letnia pasażerka motocykla, a 43-letni kierowca zmarł w szpitalu. Do kolejnego zdarzenia doszło godzinę później w Wodzisławiu Śląskim. Na miejscu zginął 25-latek. W całym województwie ofiar jest więcej. I w tym roku już odnotowaliśmy 175 zdarzeń z udziałem motocyklistów, z czego 59 to są wypadki, w których niestety śmierć poniosło 5 osób. Mamy duże wzrosty, jeśli chodzi o wypadki. W tamtym roku odnotowaliśmy 19, w tym roku już 59, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne. W tym roku, tak jak mówiłem, te 5 osób, w tamtym roku jedna. Tak więc tu musimy apelować o ostrożność ze strony motocyklistów i większe skupienie na drodze, bo widzimy, że popełniają błędy, które nie wybaczają. A do tych błędów zalicza się podejście motocyklistów, przecenianie własnych umiejętności, brawura i przede wszystkim nieprzestrzeganie przepisów drogowych. Motocykliści często poruszają się z dużą prędkością i dlatego kierujący samochodem ma również zdecydowanie mniej czasu na podjęcie właściwej reakcji za kierownicą, wobec czego tutaj musielibyśmy sobie zdawać sprawę z tego, że każdy manewr zmiany pasa ruchu, skrętu powinien być wykonywany odpowiednio wcześnie. Znaczącą rolę odgrywa też ubiór motocyklisty. Wyruszając w drogę, zwróćmy uwagę, aby na naszym odzieniu wierzchnim, na kurtce, na spodniach, na butach znalazły się elementy odblaskowe. W takim przypadku motocyklista jest zdecydowanie bardziej widoczny. Jest szansa, że inny użytkownik drogi zauważy go dużo wcześniej niż w ubraniu szarym, czarnym i rzucającym się w oczy. Policja apeluje też do pozostałych uczestników ruchu drogowego. Najczęściej popełnianym błędem kierowców samochodów jest niepatrzenie w lusterko, szczególnie podczas zmieniania pasa ruchu. Drogi w miastach opustoszałe. Ruch jest zdecydowanie mniejszy niż zwykle, w przeciwieństwie do tego, co dzieje się na traktach prowadzących góry czy w beskidzkich miejscowościach. Dowodem są na przykład korki, które tworzą się od Skoczowa w kierunku Wisły. W Ustroniu były dziś prawdziwe tłumy turystów z całego województwa. Wszystko ze sprawą pogody i wyjątkowo długiej majówki. Fatima Orlińska. Jazda na rowerze, spacer z psem czy Nordic Walking brzegiem Wisły. Obiad w karczmach i obowiązkowo lody. Tak Polacy spędzają długi majowy weekend, a pośród nich mieszkańcy śląskich miast. Ulice tych dużych opustoszałe, korki z kolei tworzą się w kierunku Beskidzkich Gór. Każdy chce wykorzystać sprzyjającą aurę i kilka wolnych od pracy dni. Pojedźmy do Ustronia, pomyślało tysiące mieszkańców regionu. Ustroń jest taki, bardziej, wiadomo, że jest uzdrowiskowy, ale jest taki urokliwy. Na przykład w Brennej to tak sama taka skała, nie? Tam nic takiego w Brennej ciekawego nie ma. No Wisła co? Taki malutki tylko ryneczek. No i co? Pani się przejdzie w 5 minut i tam już nic praktycznie nie ma, nie? No a tu w Ustroniu może pani jechać na Czantoria, może pani iść do Parku Leśnych Niespodzianek, może pani iść do muzeum. Park Zdrojowy jest fajny, amfiteatr, utropek. No jestem w nim zakochana, jest bardzo spokojnie, bardzo miło, sympatycznie, tak normalnie. Sześniak mój startował na zawodach, na Jelenicy, na rowerskich, na rowerach, nie? No i mój syn też. I dlatego tak, żebyśmy tu dzisiaj przyjechali, nie? Bardzo fajnie tu jest, spokojnie, cisza, no dzisiaj oczywiście głośno, nie? Wielu turystów z województwa śląskiego na majowy wypad wybrało właśnie Ustroń, a to za sprawą jego niedalekiej odległości od stolicy Śląska. Kto jednak planuje ten kierunek na majowy wypoczynek, powinien wziąć pod uwagę dużą rotację samochodów, a tym samym problem ze znalezieniem miejsca parkingowego. Patrząc na mieszkańców aglomeracji śląskiej, katowickiej, to chyba ten dojazd w miarę prosty, bo wiadomo, w Ustroń to się dopiero, można powiedzieć, to jest brama Beskidów, jak dojazd samochodem, czy też pociągami, gdzie od tego półtora roku naprawdę mamy super połączenia, czy to kolei śląskich w ciągu tygodnia, czy nawet PKP Intercity w ciągu weekendów i myślę, że to jest też taki magnes, gdzie no co robimy? Jedźmy do Ustronia, bo blisko, bo fajnie, bo góry, bo rzeka, bo możliwość spacerów, no i też dobrego odpoczynku i tego
czystszego powietrza mimo wszystko. Atrakcji z okazji długiego weekendu majowego w Ustroniu przygotowano wiele. W tym roku majówkę w górach można świętować do 5 maja włącznie, a w ofercie miasta są wydarzenia sportowe, kulturalne, kulinarne i koncerty na otwartej scenie na rynku. Odbywa się duży festiwal rowerowy, Downhill City Tour, który odbywa się zarówno tutaj na rynku w postaci zawodów na pantraku. Jest zjazd na Urban Downhill na Zawodziu pomiędzy piramidami, a oprócz tego tradycyjny Downhill, który odbywa się na następny dzień w niedzielę 5 maja na Palenicy. To jest tak rowerowo. Oprócz tego mamy bieg, szczyt wytrzymałości dla osób, które lubią biegać. Polecamy jutro wcześniej, bo o 6 rano rozpoczyna się start właśnie na Poniwcu Małej Czantorii i ludzie mogą tam wypróbować swoje możliwości podbiegów i biegów z powrotem. Pełen kalendarz wydarzeń dostępny jest na stronach urzędu w Ustroniu. Długi weekend majowy trwa, a pomysłów, by go spędzić aktywnie, nie brakuje. Choć część mieszkańców województwa wyjechała, są też tacy, którzy spędzają majówkę w mieście. Oprócz uroczystego upamiętnienia Święta Konstytucji, miasta w najbliższych dniach zorganizowały koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Między innymi Florian Fest czy zajęcia sportowe w Egzotarium. Karolina Komada. Długie majowe dni są w sam raz na wypady poza miasto, grille czy pikniki. To też idealna okazja, by sprawdzić, co miasta w regionie mają do zaoferowania podczas długiego weekendu. Dzisiaj idziemy na stawiki na plac. Mamy zamiar jeszcze zajrzeć do Egzotarium. Jutro młodsza część ekipy wyjeżdża z babcią, a rodzice mają w planach Zamek Czorsztyński i góry. Sosnowieckie Egzotarium cieszy się sporą popularnością zarówno wśród tych młodszych, jak i starszych gości. Jest tu świetnie, ponieważ uwielbiam zwierzęta, owady, rośliny i wszystko, co coś żyje. Długo zwlekaliśmy, żeby tu przyjść od otwarcia, minęło już bardzo dużo czasu. W końcu dziewczyny są na tyle duże, moje małe, że rozumieją, co to jest, jakie to zwierzę, skąd pochodzi, więc w końcu możemy przyjechać. Bardzo udana majówka i Egzotarium szczerze polecam. A samo Egzotarium zaprasza nie tylko do zwiedzania trzech stref klimatycznych, ale też do wzięcia udziału w sportowej majówce. Zapraszamy na trening piłkarski z Akademią Zagłębia. Będzie również joga, capoeira, kickboxing. Dzieciaki mogą poćwiczyć judo z klubem sportowym Watacha. Długi weekend to nie tylko wydarzenia sportowe. W sobotę 4 maja mieszkańcy Chorzowa mogą uczestniczyć w Florian Fest, organizowanego z okazji Dnia Hutnika i obchodów patrona miasta Świętego Floriana. Koncerty, spotkania, zwiedzanie nie tylko samego muzeum i jego oferty, ale też na przykład obiektów sakralnych albo terenów związanych z dawną Hutą Królewską, późniejszą Hutą Kościuszko. Ale wcześniej w sobotę, już o godzinie 11, spotkamy się na skwerze rotmistrza Pileckiego w Chorzowie Batorem i stamtąd wyruszymy pochodem ludzi ognia pod figurę świętego Floriana znajdującą się pod dyrekcją Huty Batory. W tym pochodzie, który poprowadzi ostatnia właściwie działająca hutnicza orkiestra, czyli orkiestra dęta Huty Łabędy. Tego samego dnia odbędzie się otwarcie botanicznej sceny premier w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, czyli cykl kulturalnych spotkań, początek o godzinie 15.30. Wtedy też pracownicy razem z gośćmi zatańczą poloneza alejami ogrodu. Następnie przejdziemy w okolice Narodowej Kolekcji Żurawek, gdzie zainscenizowaliśmy tą botaniczną scenę premier i poczęstujemy osoby, które przyjdą na wydarzenie ciastem. Następnie przewidujemy wywiad z aktorką Teatru Nowego, panią Jolantą Niestrój-Malisz, żeby dopełnić informacji o aktorstwie. Przewidzieliśmy teatr we współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Na Śląsku na chętnych czeka mnóstwo darmowych atrakcji, bo majówka w mieście nie musi być nudna. Taki był czwartek spokojnej i bezpiecznej majówki. Do zobaczenia.